Gościmy dziś w naszym zborze pastora Jacka Orłowskiego z Nowego Sącza. Jesteśmy w trakcie konferencji Perspektywy poza strefą komfortu. Chcieliśmy zadać kilka pytań pastorowi. Pastor jest z gór, więc w Ustroniu powinien czuć się jak w domu. Zgadza się? Owszem, choć to troszkę inne góry, ale oczywiście to jest podobna okolica, więc czuję się jak u siebie. Jak można opisać dzisiejszą młodzież w Polsce? Podejrzewam, że nie ma jednego szablonu. Że trudno byłoby jakby w jednym opisie ogarnąć to wszystko. No, pewnie mamy takie tendencje, żeby mówić, że dzisiaj jest inna młodzież, kiedyś to wszystko było takie piękne, ale generalnie ludzie starsi, a może nie do końca się jeszcze do nich zaliczam, ale już zbliżam się do tego określenia, ludzie starsi powolutku, mają tendencję do myślenia, że kiedyś to było tak wspaniale, cudownie, dzisiaj jest dużo, dużo gorzej. Ja nie sądzę, żeby tak było do końca. Oczywiście żyjemy w innych czasach, w innych okolicznościach, więc dzisiaj dla młodzieży liczy się co innego niż 20-30 lat temu. Oczywiście nie zawsze to liczy się, jest pozytywne. Bardzo często to się wiąże z tym, że dzisiaj sprawy materialne, jakieś takie doraźne przyjemności, jakieś takie właśnie fajerwerki życiowe czasem urastają prawie że do celu życia, do celu i do spełnienia samego siebie. Więc to jakby myślę jest taka cecha. Dzisiejsza młodzież jest młodzieżą no bardzo taką pod wpływem, myślę, mediów. Bardzo chcą tego, co widzą w mediach. Chcą być tacy, jak widzą w mediach. No i to niestety czasami ma tragiczne skutki, bo to prowadzi właśnie do takiego myślenia dziś, tu i teraz. Jest takie powszechne hasło. Żyć chwilą, tak? Ważne jest to, żebym dzisiaj był szczęśliwy, a jutro nie do końca. Więc odpowiedź na to pytanie mogłaby zająć tak naprawdę godziny i mogłaby być wykładem albo cyklem wykładów. Nawiązując do pierwszej części nazwy tej konferencji, perspektywy dla młodzieży. Jakie są właściwie te perspektywy dla dzisiejszej polskiej młodzieży w Polsce, w Europie, czy może nawet na świecie? No znowu standardowa odpowiedź byłaby, no jest źle, nie ma pracy, bezrobocie itd., ale ja powiem inaczej. Myślę, że każdy czas ma swoje wyzwania i każdy czas, w którym żyjemy, każde pokolenie ma swoje szanse. I dzisiaj również doskonale, całkowicie w to wierzę, że tak jak 20, 50, 100 lat temu, tak i dziś, ciężką pracą, wytrwałością, sumiennością, dyscypliną osobistą młodego człowieka można osiągnąć wiele. I to nie jest tak, że dzisiaj nie ma perspektyw. Ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że dzisiaj wytrwałością, pracą można osiągnąć również wiele. Czy czasy są trudniejsze, czy łatwiejsze? Nie wiem. No, gdybyśmy się cofnęli 20-30 lat wstecz i zapytali ludzi, jakie mają perspektywy, to zapewniam, że powiedzieliby, że żadnych. Że jest komuna, że jest źle, że nie ma nic w sklepach. Więc takie stereotypowe mówienie nie do końca odzwierciedla prawdę. Zawsze jest trudno i zawsze są szanse. To, co powiedziałem w trakcie moich dzisiejszych wykładów, myślę, że chrześcijanin jest o tyle uprzywilejowanej pozycji i szczęśliwej pozycji, że nie musi tak do końca liczyć tylko na siebie, ale wierzy, że Pan Bóg, któremu oddał swoje życie, z którym ma relacje, jest tym Ojcem, który nas kocha, który nas miłuje, który nas kształtuje, ale który też nas wspiera i nam pomaga. Więc to, co dla niechrześcijan jest niemożliwe, dla nas wszystko jest możliwe w Chrystusie Jezusie. Więc mamy perspektywy. Jeśli jesteśmy wytrwali, pracujemy, mamy taką wewnętrzną dyscyplinę i jesteśmy pracowici i jesteśmy oczywiście też w Panu Bogu, w Chrystusie, to mamy wspaniałe perspektywy. Jak to jest z tą strefą komfortu? W którym momencie, czy w ogóle jest taka granica strefy komfortu i coś, co jest poza tą strefą, czy to jest bardziej takie płynne? Oczywiście, że jest coś takiego. Ja bym powiedział tak, że to jest taka granica osobistego wygodnictwa. Gdy dzisiaj mówimy o sumienności, o pracowitości młodemu człowiekowi, to bardzo często jest tak, że no, nie bardzo naturalnie tego chce. Żaden młody człowiek, którego zachęcamy do tego, żeby się uczył, żeby był pilny, żaden młody człowiek nie powie, hurra, fajnie, teraz siądam do nauki, jak super. Tak? Wolałby przy komputerze spędzić ten czas.
Więc jest gdzieś ta granica, w której my chcemy być wygodni, nie chcemy odpowiedzialności, nie chcemy wysiłku, nie chcemy pracy, nie chcemy potu ani łez, ale chcemy, żeby nam to przychodziło łatwo. A Pan Bóg oczekuje od nas jednak wysiłku, jednak pracy, jednak sumienności. Jednak ten biblijny etos pracy jest coś, co, o czym często zapominamy. Patrzymy na to Boże miłosierdzie, no to Bóg nas kocha, On jest taki wspaniały, On jest taki kochany, a nie widzimy tej drugiej strony, tych Bożych wymagań, których On mówi, że chce, żebyśmy prowadzili święte życie, chce, żebyśmy byli odpowiedzialni, że chce, żebyśmy się uczyli, żebyśmy poddali się pod tą Jego pracę. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. Jednym z tematów przewodnich tej konferencji jest także służba. Co jest tak właściwie warunkiem służby, błogosławieństwa dla służby? Bardzo dobre pytanie. Często powtarzam tak, że sukces, ten Boży sukces, prawdziwy Boży sukces, bo to można jakby rozważać w kontekście takim czysto świeckim, uniwersalnym i w kontekście Bożym. Ja pozwolę sobie to w kontekście Bożym przedstawić. Co to jest sukces? Co to znaczy, że my mamy błogosławieństwo Boże, że jesteśmy przez Boga błogosławieni, że mamy ten Boży sukces? Ja zawsze mówię tak, że prawdziwy sukces w Bogu, który widzę u wszystkich mężów Bożych, od Mojżesza do Jana, poprzez Eliasza, Abrahama, prawdziwy sukces ma następującą definicję. Wszyscy, którzy oglądają, słuchajcie uważnie, bo to jest fascynujące. Być tam, gdzie Bóg chce, żebyś był i robić to, co Bóg chce, abyś robił. Wtedy nie ma znaczenia, czy myjesz szklanki, czy zajmujesz się muzyką, czy głosisz z kazalnicy, czy robisz cokolwiek innego. Jeśli jesteś tam, gdzie Bóg chce, abyś był i robisz to, co Bóg chce, abyś robił, to jesteś na wspaniałej drodze do Bożego sukcesu. I wtedy osiągniesz prawdziwy Boży sukces. Natomiast sukces taki, patrząc od strony takiej ogólnej, życiowej, składa się z wielu elementów, ale jego integralną częścią dla nas, chrześcijan, jest nasze poddanie Bogu. A przy tym pracowitość, sumienność i te owoce ducha, dobroć, miłość, uprzejmość, wierność, które są dla nas często jakby zapominamy o nich, one są tak bardzo cenne. Gdy je pielęgnujemy, to zbliżamy się do tego powodzenia, do tego Bożego sukcesu, ale też wierzę życiowego sukcesu, bo to idzie w parze. Gdy osiągamy ten sukces w Bogu, to ja jestem przekonany, że Bóg prowadzi nas także do tego sukcesu wyrażonego w takim codziennym życiu także. To nie są sprzeczności. To idzie jedno z drugim w parze. Jak to właściwie jest z powołaniem? Czy można minąć się z powołaniem? Czy jeżeli, załóżmy, jestem powołany do służby pastorskiej, mogę być dobrym liderem uwielbienia i właśnie w tej służbie się spełniać? Ja akurat mam to szczęście, że w moim życiu, gdy Pan Bóg mnie prowadził, byłem zarówno liderem młodzieżowym, jak i liderem uwielbienia, jak i starszym zboru, drugim pastorem i potem pastorem. Więc mogę powiedzieć, że oczywiście, że tak. Powołanie, myślę, to jest proces. To nie jest jednorazowa chwila. I powołanie to jest coś, do czego Bóg nas przygotowuje przez całe nasze życie. Dzisiaj mówiłem w czasie wykładów, że Winston Churchill powiedział kiedyś takie zdanie, że w życiu każdego człowieka Bóg daje mu chociaż raz niezwykłą szansę. Szansę na powołanie, szansę na osiągnięcie czegoś niezwykłego. Jak niesamowitą, tragiczną rzeczą jest, tragicznie niesamowitą rzeczą jest, kiedy człowiek jest wtedy nieprzygotowany. Bo zaczynamy się przygotować, gdy mamy 15, 16, 17, 18, 20, 25 lat. Bóg nas przygotowuje, kształtuje, wychowuje. Tylko czasem to jest właśnie tak, jak dzisiaj mówiłem, tak jak z tymi Izraelitami na pustyni. Ciągle narzekamy, ciągle mamy jakieś ale, ciągle nam coś nie pasuje. Ciągle nie zdajemy tych Bożych egzaminów w życiu, w służbie, w życiu duchowym, tego egzaminu z regularności czytania Bożego Słowa, z modlitwy, ze służby w Kościele, w tych drobnych rzeczach. Nie zdajemy tego egzaminu, a potem dziwimy się, że gdzieś powołanie nas omija. Powołanie nie przychodzi nagle z nieba, ale jest pewnym procesem. Bóg nas do tego przygotowuje i oczywiście można się z nim minąć. Apostoł Paweł napisał, że my jesteśmy współpracownikami Bożymi. Czyli Bóg nie bierze nas za włosy, nie stawia nas w jakimś miejscu i mówi tu koniec, kropka, nagle z powietrza, tylko Bóg nas przygotowuje do pewnych rzeczy. Jeśli my nie poddamy się pod to Jego przygotowanie, no to oczywiście możemy, tak jak Izraelici, dreptać na pustyni przez 40 lat i potem na tej pustyni po prostu umrzeć i nie wejść do ziemi obiecanej. Ja wierzę, że ta historia Izraela to jest historia, to jest alegoria drogi każdego człowieka za Bogiem. Tak jak Izrael wyszedł z Egiptu, tak i my wychodzimy ze świata. Tak jak Izrael
szedł po pustyni, tak i Bóg nas wychowuje. A potem każdy z nas ma w Bogu taką ziemię obiecaną. Takie niezwykłe miejsce, do którego Bóg nas prowadzi. Służby właśnie tego takiego spełnienia w Chrystusie. Tylko czasem nie wchodzimy do tej ziemi obiecanej właśnie dlatego, że narzekamy, że biadolimy, że nie pozwalamy Bogu, tak jak Izrael nie pozwolił Bogu, aby nas wychował do tego, abyśmy mogli wejść do Kanaanu. W jaki sposób pastor mógłby zainspirować młodych ludzi, wydaje mi się, że zwłaszcza mężczyzn, żeby brali odpowiedzialność, żeby chcieli stać się odpowiedzialnymi za zbory, żeby właśnie te powołania miały skąd się brać? Tak na gorąco powiedziałbym tak. Po pierwsze, bądź wierny w małym, czyli pozwalajcie Bogu, aby was wychowywał, kształtował w drobnych rzeczach, poczynając od życia modlitewnego. Po drugie, bądźcie ludźmi pozytywnego nastawienia. A może taki slogan. Ale wierzę, że Biblia uczy nas tego. Za wszystko dziękujcie, zawsze się módlcie. Bądźcie ludźmi takiego dobrego ducha, takiego Bożego ducha, który widzi w drugim człowieku dobre rzeczy, nie tylko złe. Nie dajcie się krytyce, ale bądźcie takimi ludźmi, którzy wnoszą do Kościoła coś dobrego, wnoszą do otoczenia, w którym żyją, coś dobrego, wnoszą do klasy, do szkoły, do studiów. Tam, gdzie jestem, wnoszę coś dobrego. Chcę być takim człowiekiem, który wnosi tam Pana Boga, który wnosi tam te dobre rzeczy. I trzecia rzecz, którą bym powiedział, to rozglądać się wokół, czyli szukać szans, które życie i Pan Bóg daje nam na co dzień. Szans w Kościele, szans w życiu, szans w domu, szans na świadectwo, szans na wychowanie. Niech wyzwania nie będą tylko postrzegane przez nas jako przeszkody, jako mur. Ale każde wyzwanie to jest szansa na cud. Gdy Izrael stanął przed Morzem Czerwonym, to była szansa na cud. Gdy stanął przed Jerychem, to była szansa na cud. Gdyby się cofnęli, machnęli ręką, nie doświadczyliby cudu. Więc wyzwania, trudne chwile, często my postrzegamy i mówimy: Panie, weź ten problem, weź ten problem. Pan Bóg bierze ten problem, no i niczego żeśmy się nie nauczyli. Prawda? David Wilkerson powiedział kiedyś takie wspaniałe słowa, że jeśli już kiedyś rozmawiał z Panem Bogiem na temat problemów, które przeżywał i mówi tak: Panie Boże, ja nie chcę, żebyś Ty po prostu zabrał ten problem, żeby on mnie ominął. Ale jeśli już on jest, to jestem gotów nauczyć się tego, czego chcesz mnie przez ten problem nauczyć. A nie tylko po prostu przejść. My często uciekamy od problemów i Pan Bóg nie ma szans nas niczego nauczyć. No bo jak nas nauczyć cierpliwości? Myślimy: Panie, daj mi cierpliwość, tylko szybko, bo nie mam czasu, nie? Więc to nie może tak być. Panie Boże, naucz mnie cierpliwości. Okej, będę stawiać przed Tobą ludzi. Ludzi, co do których będziesz musiał wykazywać się cierpliwością i ćwiczyć swoją cierpliwość. Panie Boże, daj mi to czy tamto. Dobrze, dam Ci sytuacje, które będą Cię wychowywać. To nie będzie tak, że nagle coś się zmieni w Tobie. Nie, ja Ci dam szansę. Jeśli się tej szansie poddasz, jeśli wykorzystasz tę możliwość, to te perspektywy będą dobre, ten sukces przyjdzie, to błogosławieństwo przyjdzie. Bóg Cię będzie prowadził dalej i powierzał Ci coraz więcej. Jak pastor widzi rolę polskiej młodzieży w Europie? To jest bardziej pytanie do doktora socjologii. Wierzę, że to jest fascynujące pytanie i mógłbym naprawdę długo na ten temat mówić. Kiedyś miałem nawet takie wykłady na temat naszej historii, historii Polski z perspektywy Bożej. Osobiście wierzę, że Polska jest krajem, która przez swoją historię był i jest do czegoś przez Boga przygotowywany. Że Polacy przez zabory, wojny są przez Boga kształtowani jako niezwykli wojownicy. Polak to jest taki gość, który tam, gdzie nikt nie potrafi, to on pójdzie i potrafi, nie? Monte Cassino, Bitwa Anglii, wiele innych sytuacji, Wizna i wiele. Polak potrafi się mobilizować w sytuacji skrajnej, tak? I myślę, że my mamy tą cechę takich wojowników i wierzę, że Bóg nas przygotowuje jako naród. Oczywiście to jest potencjał. Czy my staniemy, wykorzystamy tę możliwość, to już od wielu rzeczy zależy. Niektórzy tak, niektórzy nie. Ale myślę, że mamy w sobie potencjał takich ludzi zdolnych do tego, żeby zanieść tą pochodnię Bożego światła, żeby zanieść ten ogień, pójść tam, gdzie inni nie potrafią, pojechać tam, gdzie inny już się podda, ale Polak pójdzie i zwycięży. Tak? Polak potrafi. Więc jest w tym pewna Boża prawda. To wszystko jest wynikiem pewnego kształtowania Bożego narodu, ale czy my to wykorzystamy, czy nasza młodzież to wykorzysta, to są bardzo indywidualne rzeczy. Ale wierzę, że jako naród
Bóg o nas nie zapomniał. My nigdy nie doświadczyliśmy prawdziwego przebudzenia. Gdy patrzymy na narody wokół nas, Litwa, Ukraina, Czechy, Niemcy, tam wszędzie były przebudzenia, które zmieniały oblicze w dużej mierze tych społeczeństw. U nas w Polsce nigdy nie było takiego prawdziwego, duchowego przebudzenia. Nie mamy tego w historii i ciągle na to czekamy. I tego potrzebujemy, jeśli to, ten kraj ma się zmienić od strony społecznej, od strony codziennej, jeżeli społeczeństwo ma coś zmienić. Bo to, przed czym my stoimy jako chrześcijanie w tym kraju, to, z czym my się zderzamy, to nie to, że jest nas mało, a tu obok nas jest katolicyzm i tak się nie da, i, prawda? My się zderzamy z pewną mentalnością. I żeby tą mentalność zmienić, żeby na nią wpływać, wiele czynników musi się zmienić. Nasza młodzież musi przejść przez ten okres transformacji, po pierwsze uwierzyć, dorosnąć do możliwości, które Bóg nam stawia. I być może Pan Bóg ma taki plan, że kiedyś ta mentalność, ten sposób patrzenia na samych siebie, nas Polaków się zmieni. Wtedy Bóg nas wykorzysta. I ja osobiście wierzę, że tak będzie. Chcę wierzyć, żyję tą wiarą, że tak będzie, że Bóg ma plan dla naszego kraju, ma plan na przebudzenie, ma plan, aby nas potem rozesłać jako misjonarzy tam, gdzie inni już nie dadzą rady. A my Polacy pójdziemy i zdobędziemy dla Chrystusa to, co On od nas będzie oczekiwał. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję.